Siemaneczko Liska, z tej strony Mister Domo 15. Lecimy z kolejnym odcineczkiem z serii Valtra i Fend. I Bolek, który jest bardzo zadowolony z tego oczywiście, że może ze mną zagrać. Cześć, witajcie. Fend, Valtra, Fend najnowszy, 900, coś pięknego. Naprawdę wiedziałem, że kiedyś na moją farmę przybędzie i przybył wraz z Lemkenem. Solitairem 12. W ogóle pierwszy raz taki siewnik na oczy widzę. To po pierwsze, Valtra znacie z poprzedniego odcinka. I siewniczek też. Zaraz napełnię go tutaj fędziorem. Miłością. No, miłością też go mogę. Z wielką chęcią. Jak tam sobie życzysz, kolego mój, przyjacielu? A Bolek wykorzysta nasze super zbiorniki, które dostaliśmy z Unii. Będę tankował. Będzie tankował. Nasz siewnik. Tylko. Ja pierdykam, ty. Nie wbiłeś się przypadkiem tam za bardzo? Nie wbiłeś się tam za bardzo? Ale zaczęło coś reagować dziwnie. Dobra, mnie też nie reaguje na tesie? Nie. O Jezus, ale się fajnie sypie. Po raz pierwszy chyba sypie tak. Właśnie nie wiem czemu my nie ten, nie wiesz co. Nie sypiemy, nie robiliśmy tak nie. Na serii, no. Będziemy już teraz. Zobacz, leje za mnie w tym. W Valtrze. Czy jeszcze jedną muszę, czy nie? Jeszcze 2 tony i jest 65%. To trochę by się przydało. To jeszcze tam jedną okurę, ale... W jednej były 2 tony? Nie wiem, może tona była. A, no jak, to 2 wsypałeś? Jedną? Jedną, ale może już tam było wsypane, bo ja wiesz, to akurat, no... Tego Wedersztada to ja już miałem, co nie? Aha, na farmie. No to nie tak. To on może jakoś tam się... Tak, bo jest 1000 pewne. No, musiał super. Się już gdzieś się napełnić tam po drodze. Trochę tak z dupy ją biorę. Nie tak jak powinienem wziąć. O stary, mi to na tydzień chyba starczy tego siewu, wiesz? To ile tam masz? Prawie 15 tysięcy koszt nasion? Czy ciebie popierdolino? Przecież ja pójdę z torbami! Jeszcze nie zasiałem. Jaki trąbel. Ja pierdzielę. Dlatego się to nie opłaca kupować w ogóle tych silosów, nie? No masakra ty. Bo nie dość, że zapłacisz za silos, to jeszcze są tak drogie. Weź do Valtry. Wiem. Bo on sypie tutaj gościu. 90%, 95. O, ale. 100%? Nie, no, ty. Dziwne, bo 3 tony, nie? I 96% powinno być już 100%. I mi samo zamokło, ty. No bo już chyba wiesz. Wiedziało, że nie ma nic. No. Aaa, dobry. Dobra. Wadersztat. Dobra, lecimy, nie śpimy. Ja wsiadam za Fenda. Taki początek trochę bardziej, kurczę, że tak powiem, uprawowy. Oj, no czemu laga miałem? Nie wiem, że robotanie. Muszę sobie przyspieszyć. Mam tu coś takiego jak kogut? Mam. Wow. A że... A ją góry. A że jedziemy na autostradę znowu. Ja ogólnie wszystkie moje pola... Boże święty. Miałem ten, kamerę nie tą. Miałem oczywiście gdzieś tam za autostradą, bo biorę takie właśnie najdroższe, najlepsze. Bo ja jestem tutaj burżujem na tej farmie. O, nie śmiałbym rzekł, że nie. Laga miałem. Ja też. Nie wiem, niekiedy właśnie są takie dzikie lagi. A żeś wyfrunął za mną. No od razu mówię, kurde, na pełnej panę, to wiesz. Fajnie z tyłu widać, jak ja to lubię. Nic nie widzę. Szkoda, że lusterka nie są ruchome, bo... No właśnie, to jest... to 60. To 60 fenda. Ciśnie jak dzik. Dawaj na lewy pas. Wiem, bo tu zaraz skręcamy. Nawet się nie spojrzał w lusterkę, bo brączek mógł mijać. Boże, się brakuje brączka. Wiesz co? I jego wariactw. Pewnie ale ty to będziesz tak zachrzaniał. Mówisz, przecież ja muszę sobie wyłączyć wszystko. Aha. No wiesz, bo ja mam talerzówkę przy nim, nie? To no będzie mi dużo, o wiele więcej. Nie wiem, czy nie pojadę z drugiej strony. Albo poprzeczniaków nie zrobię. O Boże, Jezu. Poczekaj, na jedno kółko pojadę z tobą. Pojedź, zobacz. Czy wiesz, no ja nie będę mówił tutaj zachwania. Tak bardzo ciągle się zastanawiam. Powiem szczerze, coś bym zasiadł taki... Boże. Nie mamy. Chyba nie można nawet tym. Jo pierdyka, ten Lemken to jest byk. Po raz pierwszy, ja go nigdy nie widziałem takiego silnika. Ja widziałem. Widziałeś kiedyś? Mhm. Ja nie. Nigdy 15 i w ogóle. Co byśmy to mogli... co ja to już nie, bo za dużo. Rzadkie? Nie. Nie, choć może ten rzepak, co? On nie gubi pomoc. Bo się w rzepaku to jednak się w rzepaku. Dobra, poszło. Ile... Poczekaj, jest ja sprawdzę.
15 mogę jechać. Ja 16, 17, dobra. No to musisz zmienić do 14 sobie zmniejsz. Bo ja tak 14-15 jadę. Łopanienko, ja z zewnątrz muszę, bo przez wewnątrz to ja nic nie będę widział. I do ilu? Do 15? 14-15. Ustaw sobie. Dobra, pięknie. Możemy radę przejść. Nie no. Wyłącz światło, bo laguje. Wiesz co ci powiem? Że no. Ten siewnik musimy kupić. I jak najszybciej. Wiesz czemu? Bo tu bez orki byśmy mogli lecieć. Znaczy no. Wiesz, no orki znaczy, byśmy robili, ale co do bez, naszej serii tak ogólnie oglądam, na pewno teraz ten sezon co przyjdzie i już będziemy mieli te nowe pola, to na pewno tam rzucimy rzodkiew i tak dalej, a tu walnąłbym ogólnie już samą akcję bez na pewno rzodkiewki, bo tam niby, że ona nie daje nic tak bardzo przy każdym siewie, tylko tam raz na roski rok. Mhm. Więc jeden sezon można odpuścić i to pewnie się nic nie stanie. Tylko jechać samymi opryskami i nawozem. I myślę, że będzie gitis. Więc wiesz co ja myślę, że jak coś takiego wykminimy. Że te sztabki złota, nie? Dzięki. Mogliśmy zrobić ten poprzecznik. A czemu? Później sobie zrobimy. Aha, no dobra. Kurde, ty masz jakąś dziwną taktykę siania. Czemu? Albo się raz przy razie. Nie, ja wiesz co, chcę tak trochę inaczej. Bo tak będziemy się no ciągle, dobra, tak? Dobra. Dobra, nie no tam jak mielibyśmy razem wykręcać, to przecież to jest makabra. Wiesz co ci powiem, jak co? Ten milion będziemy mieli, nie? No. Ile jest zapotrzebowanie koni na ten, nie wiesz? Siewnik, ten Wanderstata? 180 niestety chyba. No okej, okay. No to mamy kupić, nie? Taki. No to stary, kupujemy nie, no, tego Sameja. Sameja 193. Kupujemy akurat. Sameja i kupujemy ten siewnik. W 100% go kupujemy. Bo nie będziemy musieli agregatować. Znaczy wiesz, będziemy mieli agregat, akurat się przyda do tej, do kukurydzy. Także super. Przed kukurydzą trzeba agregatować, także fajnie. A i tak mamy kupić siewnik w niedługim czasie, no to wtedy kupimy sobie właśnie taki duży od razu. Fajnie się widzi ogólnie, w tym momencie cię widzę. Ja pierdyka, jak w realu. Ja to lubię. Nie, ale co do naprawdę naszych tutaj najbliższych maszyn, kupna maszyn i innych ciągników, dupereli do naszej serii, no to jest dużo pomysłów i na pewno zobaczycie w najbliższych odcinkach. To myślę, że akurat ten sezon, co teraz powiedziałem, taki właśnie zrobimy, tylko orka, siew i nawozy i opryski, takie tam pierdoły. Ej, Morto, powiedz mi, czemu tutaj teraz jest taka inna tekstura jakby siewu? Zobacz, jak się odróżnia bardzo. Dlatego, że my siejemy z nawozem? Chyba tak. Bez nawozu. Tutaj siejemy no, bez nawozu. Tutaj bez. I dlatego jest, i dlatego jest jasna. No, albo tam też od razu ciemna. Uważaj. No. A co z tyłu? No ty nie cofaj. No, nie, musiałem sobie, poprzecznie, musiałem sobie wyrównać. No. Także ten. Powiem ci, że nie głupie. I fajnie widać. I potem wiesz, od razu jedziemy... potem, ja to sieczkę, to może sieczkę, siewkę trzeba kupić, naprawdę, bo... Kupię, tylko dużą, nie mam, no. Tylko tą średnią, ona jest fajna. I ona naprawdę będzie, tak, i ona naprawdę będzie fajnie wyglądać. I tu się będzie spisywać. Ciekawe, jakbym teraz tak siał trochę z wewnątrz, jak to będzie wyglądać. Fajnie, według tak, kurczę. No, siewy naprawdę tutaj grubo. Ale Lemkena na po raz pierwszy jak zobaczyłem, właśnie szukałem sobie siewników. Co by to kupić? Mam właśnie tego Wadersztada, ale mówię tym Wadersztadem, no to nie będę jedną robił, tylko właśnie we dwoje, co nie? Mhm. No to kurczę. Mówię, czekaj. Coś trzeba ciekawego. Ja oglądam. Miałem wziąć Horsza, co nie? Ale ten Horsz jakoś mi się tak średnio spodobał. I patrzę tego Lemkena, mówię, kurde, pierwszy raz takie coś widzę. No, mówię, czas się wziąć za to, zobaczyć, co to jest. Nie wiem. A serio, nie, ci, ma, nie że... ma podnieść tutaj klapy, co nie? Szkoda. No, wiesz co? Na N spróbuj. Tylko na... A nie, jest. No. To bek. Wiesz co, powiem ci, że kurde, chciałbym, żeby później w naszej serii właśnie takie maszyny się pojawiały, wiesz, już taki Lemka, nie, kiedyś. Ja. Nie, nie strony, szczerze? Nie z tej strony. Czemu? Jechałeś. No bo się, jak siejesz tak, to już jest. Wiem, ale z jednej strony na jedno wyjdzie, bo jak skończymy tą stronę, to potem przejedziemy dalej i tak dalej. Masz mniej. Ale wiesz, tak to byśmy za daleko znowu tam dalej jeździli, co nie? O no to gdzie? Chodzi. No, a tak to widzę, zobacz. No nie. Wykręcę jeździsz sobie z powrotem, cały czas co nie? Tak samo, bo tutaj się zbliżasz. To no wiem, wiem, tak no to jest coś w podobie jak ten. No. Z agregatowaniem, tak jo, się robi. Jo. Tak samo i myślałem, będziesz chciał. Chciałem tak, ale jakoś, wiesz co, mówię, przejadę tą, zobaczymy, czy się złamę. A powinienem się złamać na spokojnie? Nie, się powinieneś miejsce złamać.
ale jakoś... Z tobą, jak to się mówi, z tobą u boku, to trochę bym się bał. Bo haczne cię gdzieś i będzie po... To wiesz co, teraz jak już tak zrobisz, to zrób, jedź tu w moją stronę. Jedź, wiesz co, tu w moją ja zawrócę i jedziemy tym jednym. I dookoła będziemy jeździć tego. Rozumiesz, czy nie? A, że w tą stronę dookoła. Tak, to, no bo po co się tak zbliżać, już lepiej żebyśmy zrobili, wiesz, no, po jednej, po drugiej stronie tyle samo, nie? Dobry pomysł, niekiedy. To ja tu od razu wyjadę i zawrócę, a ty jedź tu w moją stronę i ty wjedziesz od razu. Ja w lewo tu skręcę. Gościu. Dobry. O, i pięknie. Ale szybko się opuszcza ten silnik, ja pierdolę. Ja pierdolę, jak mi się tekstura nagle pojawiła tak szybko. Serio? To pozdrawiam twoje lagi. Kurde, nie, znaczy to jak go puściłeś nagle, chwilę było z wierzchki i wiesz. Nie no, tak to jest zajebisty silnik. Wyciszenie fenda też 5 na 5. Nie daje 10 na 10, bo bez przesady. Ile to można? Kurczę. Twój pod górkę jest słabszy. Może dlatego, że ma większy zestaw, bo jak cały czas mam na tempomacie ustawione, nie? Zapotrzebowanie 300 koni na tego Lemkena. Co? No. Żartujesz. Wiesz, 280 czy coś w tym stylu. Jakim cudem, skoro on nie ma talerzówki ani nic? No nie wiem, nie mów mi tego. Wszystkie siewniki później, od Horsza już potem ciągle dalej do końca, pod 300 koni minimum trzeba mieć ciągnik, co nie? Serio? A ten Fendior ma chyba 400. Aha. To gruba, nie mam pytań. Gruba akcja. Myślałem, że ten maksymalnie jest 250-230 ma koni zapotrzebowanego. Nie, 270 czy 280, coś w tym stylu. Lewo, tak. Lewo, no. Jop. Ale kurde, o, drzewo. Byłem ci w szoku. Zapomniałem, że to kurde. No, też trochę byłem zdziwiony. Co niepotrzebnie zostawiamy ten poprzeczniak, jak i tak go nie wykorzystujemy, bo jeździmy po trawie. No ale to z jednej strony z takimi zestawami ciężko by było jeździć. Więc trzeba było nam dojeżdżać do końca? Nie, ale wiesz co, ale jak będziemy dojeżdżać do końca, to nie wiem czy ja się tam potem złamę, bo tam są te drzewa, co nie? A. O to mi chodziło. Ale można, zresztą. Dlatego z przodu tutaj tak bardzo duży, bo tam naprawdę są drzewa i będę musiał cofać znowu z powrotem. Tutaj jeszcze jest ta droga i tak dalej, tam to już są te drzewka, więc trochę lipka. Jo, no i ładnie. Jebnij mi ze znacznika. Mówisz? Chcesz zobaczyć jak... Oj! Ciekacie by mnie, o stój! Ciekacie by mnie ten... To zemce! Przepchłoby mnie, jakbyś to zemce. Teraz znacznik włączył. Czyli stój do tyłu, prr. No i? I teraz się podczepić pod to, ty. Tak. I właśnie, ono w ogóle coś tutaj... Nie, ono jest w powietrzu, ty. Nie. Trochę lipa. Te nowe skity, one nie dosięga. Bo jest nierówny ten. A teraz, o. Ale to tylko, no, to zależy od tego. Nie ma stabilizacji. Pokazuje, dokąd mam się tak, dokąd masz siaćku. Ale gdybyś trochę właśnie skręcił jeszcze, to powiem ci szczerze, żebyś akurat w tym miejscu wylądował. Żebyś akurat właśnie ten znacznik zasiął. I gitara. Nie no, kurde, jakie siewy są. Miazga. Ty inny jak tam wykręcą. No kurde, twój tak dziwnie ten najpierw wziął dużo, a później nagle się zwężył. No bo ja po łuku lekkim brałem, oj. I trochę za bardzo wjechałem. Trochę dużo. No. Ale akurat, wiesz co, bo ja tu... Nie, dobrze wjechałem, bo tu zobacz, potem mi się taka ten... Robi wklęsła, że tak powiem, akcja. Ty mówiłeś o tym znaku, co tam stoi? Mhm, poprzedniej. Muszę tam podjechać, zobaczyć, co to jest. Szkółka leśnictwa jakby. No to trzeba się do niej jakoś zapisać, co nie? No, zapiszemy się, może jakąś misję będziemy jakieś, mogli jakieś robić. Pieniądze dostaniemy od zera do farmera i będziemy mieli w ogóle tyle hajsu, że... Jop. Myślę, ostatnio, że spoczko by była akcja. Ostatnio coraz mniej piję na odcinkach, ale... Po dzisiejszym dniu to już po prostu masakr. Ktoś jakby teraz widział ten moment i tak ostatnio coraz mniej pije. Ale to na odcinka jeszcze nawet. Nie, ale serialnie. Rzadko co nie piłem, ale teraz to już w ogóle za dużo dzisiaj nagraliśmy też, że tak powiem, ale późno tu podniósł się.
że tak powiem, no, to ile żeśmy nagrali dzisiaj odcinków? Teraz? Ten jest szósty, tak, szósty. To niezły szósty. Jeszcze dwa do ciebie. Dobra, akurat to miejsce dla ciebie, specjalnie dla ciebie taki zostawiłem. Chcesz, to potrafisz. Kunplu. Ten no, mój 20 może jeździć, także powiem ci naprawdę, świetny by był ten siewnik na od 0 do 20 może jechać maksimum? Tak. Kozak. Także powiem ci, szybkie siewy mogły być, po żniwach wjeżdżasz z nimi już. No tak, no bo wiesz, orka, nie no, nie musimy co trzecie, może co drugie, bo co trzecie dla mnie to jest bardzo nierealne. Jakoś, powiem szczerze, naprawdę. Ty, no a jak go bezorkowo jedzie już piąty chyba tam rok? No dobra, ale jakoś jestem bardziej z takiej, jeszcze tak powiem, gospodarstwa nauczony, że no dla mnie, kurde, sezon bez orki to no jak, to jak nie, nie ten sezon, co nie? Kiedyś w jakichś tam latach na pewno ta ziemia w końcu się, jak, że tak powiem, zbuntuje i nie odda tych plonów, ile powinna, no ale... Wiesz, zależy, jaką się ma glebę, jak ma się dobrą glebę, to można nie orać i naprawdę może zarąbić te plony, więc... Ale jak na razie widzę, że te bezorkowe to naprawdę na topie i każdemu to pasuje. No cóż, chopie, nie oraj, tylko od razu wskakuj z siewnikiem, no to... O, bez nawozu, bez wszystkiego. No, psz, to sama rozkosz. Dobra, wziąć to na raz, czyli jedziemy. Ale wyjedziemy tutaj, nadal. A potem znów sobie jakąś tam oznaczymy. Ale by to pole powiększył, widzisz to? Ile jeszcze jest do zrobienia ten? To tam po bokach. No. Bo tutaj tu z przodu bokach, to nie za bardzo. Nie, no te krzaki wycinaj to. Nie, tak nie krzak, to się nie da wyciąć. No właśnie, to jak ty chcesz tutaj powiększyć, tam są no jeszcze orać człowieku z dwa przejazdy. Z dwa przejazdy miedzę, no kurna, normalnie jak taki sąsiad 30 przyjechał i orał. I tak po jednej skipce co sezon by zabierał. Żartowałem. Ale tak szczerze, dobrze teraz powiedziałem, no tak po jednej skipce co sezon może byś zabierał. No wtedy byś sobie poszerzał. Ale nie no, no trzeba kombinać, żeby mieć jak najlepsze plony. Chyba jeszcze że... pola drogie. Właśnie, bardzo. Ale zobaczymy. Już niedługo, naprawdę już. Myślę, że pod koniec tego, może następnego tygodnia, bo nie tego, bo ten to właśnie wydaje, się kończy w niedzielę. Mi się wydaje, że pod koniec listopada już jakieś zwierzęta będziemy mieli pierwsze. No tak, też tak już myślę. Trzeba zrobić. No na pewno, bo jak nam zostanie dużo z tego miliona, to... Pójdźmy w krowy. No, zastanowiłbym się. Bo będziemy mieli sieczkarnię, będziemy mieli samozbierającą, dokupimy kosiarkę. Będziemy mieli już więcej pola, to zrobimy jedną łąkę. No ja, z jednej strony tak. Będzie obornik, będzie gnojowica. Tylko też trzeba pomyśleć na wszystko, mleko. Bo tam trzeba to czyścić i tak dalej. No, więc wiesz, najważniejsze to jest czyszczenie. Jak się nie czyści tym krowom i tak dalej, w ogóle zwierzęta jak się nie czyści, to jest bieda. Więc czyszczenie to podstawa. Oj, za wcześnie. No dobra, jadę sobie na spokojnie. Dobrze wjechać. Czemu? No akurat przedzieliłeś to tak na pół. Myślisz? Ja tak wiesz co, na Winstona Tria prosto włączyłem sobie. I teraz pojedź w prawo, nie? Tam do tamtego. To od prawej jeszcze raz zrobimy, a później zawrócimy tu, wiesz, tak jak wcześniej, w lewo i zrobimy tu, od środka będziemy odjeżdżać. No zobaczymy jak to zrobię. Na razie no, tam, znów tam pojadę, co nie i tak. No. Żebyśmy mieli, wiesz, jak najmniej... Ciekawe ile w ogóle jaką szerokość. Muszę stanąć i sprawdzić, na jaką szerokość pracujemy. 12 albo... mój ma... 6 chyba? To twój dojadę, będzie miał 9. Dojadę do końca i... 9, 6, 15 metrów. Ty mówisz, że ile... 15 razem. Razem 15 twój razem? 9, twój 9, mój 6. A ja mówię, że będzie... 17 albo 18 metrów razem. Bo 12 twój wtedy? Tak mi się zdaje, że mój ma 12. A nie wiem, czy by było połowę większe od mojego. Jeszcze raz tyle. Jest większy kolego. A może i ja. Jest. To jest 12. Dlatego Sola i Tir 12 pisze. Co nie? A sprawdź. Już sprawdzę. Już sprawdzamy i się dowiadujemy. Tak, 12 metrów szerokość robocza. Twój ma 6, czyli 18. Jak mówiłem, 17, 18. Zgadłem. Jestem kozak. Miałem cofać, ale bym cię skurde. ściąłbym cię. Ale tak teraz jak tak siejemy i tak kolejną jeszcze robimy pracę na tym farmingu, to już się takie niekiedy ciężkie dla serca robi, co nie? O. Kolejny odcinek tak tego samego dnia wykańcza człowieka, tematów się coraz mniej już ale zostaje. Zobacz, wyobraź sobie teraz tak 15 nagrywać tyle odcinków. Stary, ten byłoby o czym rozmawiać. Nie wiem, czy byśmy dali radę.
A tutaj ta gra jest, mówię, to jest nowa, jest dużo nowości. No, to jest najpiękniejsze, że na oryginalnych modach tyle możemy nagrać. Beka. Tym razem jedziemy za Bolkiem. Tak wiechałem, żebyś też miał trochę inne widoki. No, zawsze to jakaś beka. I powiem szczerze, 20 minut odcinka nam zleciało. No, widzę szacun. Właśnie. Szacun właśnie. Fajny ten realkog jest. Mniej więcej widzisz, no, które godziny, nie musisz minimalizować, nie nic. Zajebiste. Jop. Boże, najpiękniejsze jest to, że w Actionie tak wszystko pisze cudownie. Ile giga mam jeszcze, mogę wykorzystać do końca. Jaki czas jest nagrywania, w ilu FPS-ach mi nagrywa, czy gdzieś są spadki, o ile, co nie. To jest bajeczny program. Jego tylko aktualizują, ja będę szczęśliwy. No, ja na Frapsa nie narzekam i mam nadzieję, że nie będę. Nie, dla mnie Fraps jest zbyt taki pospolity i zero takich udogodnień ma. A ja nie potrzebuję takich, wiesz? Ja tylko potrzebuję, żeby pisało, że nagrywam i tyle. No wiem, no to ja nie mówię, że nie, ale dla mnie Fraps wykończyłby mój komputer, co nie? Moim zdaniem. I to tak bardzo. Tak bardzo, bardzo by wykończył go. Sprawdźmy, co to w ogóle jest napisane. Winston Tree Nursery. Na stówę to jest jakaś kółka, tak mi się wydaje, bo las po prostu, tak jest nazwany ich las. Czyli tam jest las, nie? Z tyłu, no. No, taki mały. Winston Tree. Winston. Nie wiem, ja tam angielskiego się nigdy nie uczyłem, więc nie wiem, czy dobrze. Nie, no, Winston to jest ten, jakaś nazwa własna. Aha, no to Winston, to pewnie od jakiegoś Winstona. Trzeba przejechać tu na pewno, zapisać się do szkółki i coś wykombinować. Wyjebać ze dwie topole jedną lipę. I na ten. I na ciągnik. Przydałby się też taką fajną, kupić, tą dużycę taką, co nie? Mhm. Ciekawe, czy pasy, jakbyśmy poukładali na tej dużycy tak. Drzewo, co nie? Czy byśmy ją pasami zapięli? Ciekawi mnie to. Na 100%, bo do wszystkiego pasy chyba działają. No, to gościu. Bo nawet ci palety łapią i wszystko. No. To palety. One na tej dużycy cały czas są te pasy, tylko po prostu jak je przyczepisz, to co na niej się znajduje, to je złapie po prostu. No. Naprawdę to z tymi pasami to szacun. Fajnie zrobić. No jeszcze tego nie testowałem, ale fajnie. Wiesz, dużycy nie testowałeś? Nie, jeszcze nie miałem gdzie. Ja testowałem chyba już 2 albo 3 razy. No, na belach to pierwszy raz, co nie? Ale ten. Chciałem powiedzieć. No, nie wiem. Czekaj, musimy kupić tą dużycę za ten milion, nie? I możemy pomyśleć o prasie, bo przyda nam się, bo jest za belki więcej kasy i ogólnie dla krów już będziemy mogli, wiesz, tą sumę składować. I wiesz, będzie zbierać ciągle pieniędzy nie coraz ceny, więcej, bo... No, i jak nie będzie ceny, to wiesz, za belki przechowamy i tyle, nie? Będzie cena, to pojedziemy i wywieziemy na sprzedaży, czy tam... Wiesz, dodatkowo też, tak, kupimy sama... To sprzedamy też case'a, co nie? Mhm. No po cholerę nam tyle ciągników. Kombajn no też sprzedamy. Czy kombajn nie będziemy sprzedawać i na 2 będziemy robić żniwa jak na razie? No zobaczyłbym, bo jeżeli mało mamy zostać... Ale jeżeli mało mamy do niego dostać, no to też się nie opyla, tak? No nie opyla, a coś tam zrobi zawsze. A na 2 zawsze na tam wyskoczymy, co nie? A dodając, że naprawdę będziemy mieli dużo pól, więc... Jak tak żniwa przyjdą, to trzeba będzie kosić. Wiesz, tym jednym, to już we dwoje będzie, a jeden będzie na przykład, wiesz, podjeżdżał i sypywał i do silosu. No. Dobry pomysł. No, te nowe pola, nie? Te małe, co będziemy mieli, to one będą mogły być pod case'a idealnie. On tyle obecnie akurat te nowe pola, co masej tamte, co nie? Tamte, no. No mówię, jeden będzie zawsze coś tam wyczyniał, a nie, że wiesz... Dwóch będzie. Jeden będzie siedział, bo dwóch będzie tutaj. No i tak to jeden postawi tu przyczepę i drugą tu i będzie co chwilę odbierał, więc będzie zajebiście. Zobaczymy, na razie na pewno trzeba sprzedać ciągnik, bo mówię, no niepotrzebna nam czwarty ciągnik na 3 osoby, co nie? Bo zawsze ten jeden by i tak stał. Na co on stać? I tak stoi, i tak jeden zawsze niekiedy tam stoi. Może nie zawsze, ale niekiedy stoi, bo zawsze tam jeden ktoś robi to czy coś innego. Myślę, że ty tutaj sam przyjedziesz i chyba to zbierzesz, co nie? Ten już kawałek tutaj, tym jedzy. Moment, obrócę się. Tak. Kurza mnie ta myszka, wiesz, jest super, naprawdę. Jedna z lepszych myszek, jaką miałem pod względem, jeśli chodzi o rękę, nie? Nie naprawdę. Ja też tą nową mam teraz od serca. Ona już jest trochę ze mną, ale polecam, fajna. Bardzo słaba jest pod względem DPI, tak? Nie można zmieniać w ogóle zmiennego DPI. Miałem poprzednią, to wiesz, miałem tak se zmieniłem DPI, że ja mogłem raz machnąć, już byłem obrócony. No ja też to mam, kręcić, no, o.
żeby się obrócić 15 razy chyba, nie? I na farmingu mam 200% ustawione. To pozdro. Mam tylko tutaj coś no właśnie takiego... nawet nie wiem jak mam na farmingu z czułością myszy, ale... Ale tutaj DPI mam naprawdę dobrze ustawione, więc... Malutko machnę sobie tu ręką. Tu mam jedynie na tej myszce mam trzy kolory, nie? Trzy przyciski takie. I one są zjebane, bo czasami przez przypadek klikniesz, jak w rokecie. I na przykład jedno masz takie coś, że ci klika 5 razy pod rząd, nie? A drugie jakoś jest, że jako drugie kliknięcie ci liczy. Pierwsze nie, tylko drugie, nie? Jakoś zjebane. To są właśnie jakieś dziwne. Pierwszy raz takie coś mam. Nie wiem. Ja tak sobie ostatnio tak kminiłem, że... Ciekawe by były właśnie takie konkursy dla widzów, jakby dogadać się właśnie z jakąś firmą też, co nie? Takie ciekawe konkursy dla widzów. Myślę, że to by wypaliło niż bardziej niż gry, co nie? Bo jednak nie każdy tam gra w to i w to, ale jednak takie rzeczy przydatne do komputera... Brączek to teraz. No właśnie dlatego też mi to przyszło do głowy, że to, co właśnie Brączek zrobi, to dla ludzi w sam raz, bo niektórzy na przykład, nie wiem, nie grają farminga, ATS-a czy inne tam gry, ale myszka, podkładka czy coś w tym stylu naprawdę się przyda prawie że każdemu, bo to każdy chce, tak? Więc to fajna teraz sprawa. Będzie miał naprawdę dzisiaj paczka przyszła. A to przyszła już? Jutro ode mną jakaś wielka paczka, nie? A jutro będzie naprawdę zajebiste słuchawki przyszły i kamerka. To kozak. Czekajcie na live'y. Ja już namówiłem Brączka, wszystko się będzie robić i będziemy cykać przez weekend na pewno ciekawe live'y. Ja to wydaję rano, prawdopodobnie ten odcinek tam rano, do południa, więc myślę, że gdzieś w okolicach popołudniowych, no bo na pewno nie wieczornych, bo będzie mecz, na który serdecznie zapraszam, więc nie pójdę. Szkoda, bo myślałem, że do mnie przyjedziesz, napijemy się i będzie fajnie. No niestety już jestem gdzie indziej umówiony, gościu. Słabo. Ale na następny się jakiś mówi, na rundę wiosenną się mówimy. No, myślę, że tak. No na wiosenną to na pewno. No, także Iggy. Gitara się ma. Już widzicie, już jesteśmy umówieni, już robimy sobie klub kibica Lecha Poznań. Piotrków Trybunalski. Ewentualnie Solec. Ewentualnie. Patrzymy bytów. Wygrał bytów. Ci, jakbyśmy do mnie już przyjechali, to pewnie do Brączka byśmy skoczyli. No na pewno, daleko nie ma. 3 godziny, 4 jesteśmy. Wolek ma teraz super furet. Kura skóra i komura go już. Gicior, jak to się mówi. Poprzecznik tutaj robimy. Odcinek się troszeczkę rozpędził, a nie chcę wrzucać go 13,5 godziny. Myślę, że kolejny odcinek z Fendów wam się oczywiście spodobał. Nie zapominajcie oczywiście o walterkach też dzisiaj. Ja się przejechałem Fendem, bo to jest nowy nabytek i bardzo dobrze chciałem go wypróbować. Czy wart jest tych 400 koni, które posiada niby pod maską? Można gdybać. Ja wam dziękuję, oczywiście wpadajcie do Bolka, łapkujcie, subujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, cześć! Piemka!